Hej, cześć, siemano mordeczki, witajcie, z tej strony Mateusz, witam was bardzo serdecznie po tak długiej przerwie na moim kanale. No i ruszamy właśnie w kolejnym odcinku z Przemyśleń Farmy. No już jest to 10 odcinek, no i w 10 odcinku, tak jak obiecywałem, się będzie coś działo. No i niestety postanowiłem właśnie zrobić coś właśnie bez nagrywania, a raczej z nagrywaniem, ale to będzie timelapse bardziej. No i co? Pewnie się teraz zastanawiacie. Tak, to jest jeszcze przemyślana. Dużo się pozmieniało. Doszła obora dla krów, silos. W ogóle przepraszam, że się tak jąkam, ale nagrywam o bardzo późnej porze, jeszcze jutro do szkoły, bo wigilia. Ale dobra, walić. Tak, no to co? Przyszła porowacka też, nie? Także zaczynajmy od razu od prawej strony. Mamy skurwibonka psa. Mu tu rzeć. W ogóle Nesquiki chyba dostał. Ale psa oczywiście. O kurwa mać. Zrespił się chyba nic. Masz tu pieskę. Pieskę. To nie jest zła pieska, kurde, piłkę. No i tak, mamy tutaj psa, trochę mu właśnie taki koiec zrobiłem bardziej. No, ogrodziłem mu też tutaj. No i dałem właśnie takie drzewka. Dalej. Tak. Były komentarze, żebym podał linka do tego płotu. To jest płot, on jest wydany, ale jest bardzo, bardzo mały. On wygląda mniejszy jest od tego. I w gigancie się bawiłem i go właśnie powiększyłem. Dodałem sobie tutaj drzewka. Bardzo się dużo pozmieniało. Tutaj nowa powierzchnia doszła oczywiście tutaj. Oczywiście tutaj bin doszedł, silos wielki. Kupiłem nowego, a sprzedałem tamtego średniego. On był... To był coś tam, nie pamiętam dokładnie, ale on tutaj stał. No i właśnie doszła obora dla krów, bo jak mówiłem, będziemy szli w kurawy. Tutaj oczywiście są kury, pozostały na swoim miejscu, nic się nie pozmieniało. Co dalej? Doszedł właśnie nowy garaż na traktory. Zobaczcie, jak to wygląda. No i nowy kombajn właśnie będzie kupowany. Także stoję sobie dla Join Defense i nasz Mosej. Tam maszyny w ogóle stoją ogólnie, bo będziemy je dzisiaj stawiać w tym odcinku. No dobra, dalej. Tutaj doszła gwiazda. Znaczy przenieśmy ją stamtąd. Przenieśmy ją tutaj. Dalej. Tutaj właśnie ogrodziłem płotem. Dodałem nawet brzuski, żeby to tak fajnie wyglądało. Doszła łąka. Właśnie teraz będziecie się zastanawiać, czemu to jest taka luka. Nie było właśnie pojedynczych tych płotków, więc musiałem dać taki płotek i dlatego jest tu luka taka. Tutaj fajnie taką skarpę dodałem, myślę, że mi się spodoba, jak na łąkę. Tam właśnie góry dodałem, też właśnie fajnie wygląda. Dalej, co jest dalej? No i chyba tyle. Tutaj jeszcze właśnie płotek dodałem, jakbyście nie zauważyli. Płotek i co? No i chyba tyle, nie? Tam właśnie doszedł też właśnie ten cały z ropą do naszych cienników. No i kaczy pozostał na swoim miejscu, ale chyba go przeniosę tutaj, bo będzie lepiej z dojazdem. A właśnie, zapomniałbym. Jeszcze jest tutaj nasz garaż. Taki, bo nie będziemy ciągle iść na ten sklep i zmieniać sobie głupot w ciągniku. No i najgorsza rzecz, zapomniałem o silosie, gdzie postawić silos. Całkowicie mi wypadło z głowy taki mafisolec. No i jak to robiłem, to postanowiłem, że tutaj, trochę sobie ściągam od nich. Że tutaj się będzie fajnie komponował, bardzo mi się spodoba. Tutaj drzewka doszły, myślę, że one nie wyrosną do góry. 100 metrów w górę, 3 metry na górę normalnie będzie. No i dobra, stawiamy w końcu te ciągniki. Ja się tak tepnę. Jak pozwoli czas, to sobie na koniec odcinka sprzedamy właśnie kombajn i zakupimy nowy. Także kto się nie może doczekać, więc niech czeka, niech nie przewija, jaki to będzie kombajn. Przydałoby się właśnie kupić też nowy siewnik. No i co, przepraszam was właśnie za tygodniową przerwę. Miałem też teraz próbne egzaminy, byłem też... Znaczy no, po egzaminach było takie coś, a ja mówię, nagram sobie dzisiaj, ale... wczoraj miałem... nie, przedwczoraj miałem nagrać, ale strasznie się źle żyłem. Więc już jestem po egzaminach i jest wszystko ok. Więc jest git. Ło, gdzie jadę? Takiego rogala zamieniemy i wam jeszcze tutaj pokażę, jak tu właśnie fajnie się jedzie, jak to fajnie wygląda właśnie tym ciągnikami jak siedzie. Dobra. Oho, burdy wiata już rozwalona. Dobra, zacznijmy sobie to stawiać. Także siewnik stawiam już od razu na pierwszym miejscu, bo jego najszybciej będziemy sprzedawać z tego wszystkiego.
bo właśnie jest bardzo, bardzo mały. A na nasze pola, kurde, co takie ręce tak strasznie pola nabija. Grałem właśnie teraz w 17, bo ogarniałem właśnie sobie zimy trochę. Bo właśnie zima będzie w 19, bo robimy sobie z VN-em. Właśnie pozdrawiam go bardzo serdecznie i czekajcie, ja sobie zrobię to, żeby mi się szybciej ręce nabijało. A dobra, to już wiem dlaczego tak nabija, ale było tam 20%, to się już nie dziwię. Ale dobra, jedźmy sobie. I tak właśnie, kurde, ale mi się myli. Już nie wiem gdzie to ustawić, jak się rozgadałem. Były komentarze właśnie, żebym wam wydał save'a, bo wstawiałem, kto właśnie nie śledzi Instagrama, to zapraszam bardzo serdecznie oczywiście, bo wstawiałem zdjęcia na Instagrama, jak idzie przebudowa farmy. Oczywiście filmik będzie z przebudowy, ale nie będę tam nic mówił, tylko będzie to timelapse, więc czekajcie. No i tak, coś chciałem powiedzieć. Nie, no na razie farma na pewno nie będzie wydawana. Możecie o tym zapomnieć. Tylko z czasem, no właśnie. Myślę, że wydam. No i tak, Dawida właśnie też dzisiaj nie ma. No i w najbliższym czasie też chyba nie będzie, bo tam ma właśnie swoje sprawy do załatwienia. No i właśnie na razie Dawida nie będzie i będę nagrywał sam. A też właśnie postaram się nagrywać jakieś gry, które mogę nagrywać po prostu z singla. Na razie tutaj właśnie z tego farminga mogę sobie nagrywać sam, bo nie ma właśnie ważnych prac, a jak już bym brał, to Dercika właśnie, żeby były komentarze, że zapomniałem właśnie o Derciku. Nie, Dercik jest, tylko nagrywać mogę z nich w piątek, ponieważ wszyscy mu się uczepili internetu i chłop nie może sobie pograć właśnie ze mną, bo jak siądą mu na Wi-Fi jak mrówki, to niestety ma lagi straszne, no i nie może grać. A cóż to ma być zagranie w lagach. Także no, Derci będzie tylko w piątki ze mną nagrywał, a jak już, to by nagrywał ze mną inne gry. Właśnie piszcie, co sądzicie o tej przebudowie, bo też postanowiłem, że sobie dzisiaj poczytam pytania, bo zadawaliście właśnie na Instagramie, Instagram w opisie, zapraszam do followowania. No to dobra, zacznijmy od pierwszego pytania. A tutaj jest tydzień temu. Podaj link do wszystkich modów, których użyłeś do zrobienia tej farmy. Mody niestety niektóre nie są wydane, więc nie będę mógł tak wydawać ich. A oczywiście pozdrawiam Venturio. Tak, Venturio, który mi właśnie udostępnił swoją paczkę modów. Znaczy no nie wszystkie, tylko płoty i no płoty ogólnie. Więcej mi właśnie nic nie dawał. No i tak, płoty mi dał, więc ja jeszcze właśnie je edytowałem w Giancie, bo były właśnie za małe. Powiem tak, pograłem w tego farmiga 17, to ja już grać nie mogę, nie umiem po prostu grać. Jest takie dziwne odbijanie, tak mi się dziwnie gra. To jest po prostu tragedia. A sobie tylko wbiłem i zacząłem od razu nagrywać, bo nie chciałem właśnie robić przerwy, a niedługo święta. A właśnie też, żebyście tutaj nie pisali, że się opierdzielałem, jak nie nagrywałem. Dużo robiliśmy spalone właśnie mapy ze śniegiem. O kurde. Bo właśnie rok temu nie było odcinka żadnego ze śniegiem, bo no nie było żadnych mapek, jakby wyszła 17. Więc no, a już w 19 chciałem się postarać, więc na pewno, znaczy no możliwe, że byłby Kasper, kurde, wtedy przeczekałbym, że byłby Kasper właśnie na odcinku z 19 z Snow Edition. O kurde, widły tam rozwalone, pokrzywione w pizdzie. W ogóle ten, szukam sobie pytań i się tak nie skończę. Ktoś właśnie pisał, że u krów wydajność skoczy o 75%, jak się kupi tego RTVN-a, to jest chyba to, ten do ścielenia. 75%, bo z tego co słyszałem, to jak się będzie miał początkowo te krowy, właśnie strasznie będzie to wolno lecieć. Znaczy lecieć to mleko, nie? Że będziemy wolno się
ogarnie z tym mlekiem. Cieszę się, że mnie nie przeorało. W ogóle zacząłem dzisiaj tak o późnej godzinie, o 16, a zawsze zaczynałem o 8. Więc wiata pozostała ta sama, więc ona mi się bardzo podobała. Właśnie miałem przerobić jeszcze w gigancie, ale już ją zapomniałem przerobić, bo miałem ją obniżyć ogólnie. W ogóle też dziękuję Rafikowi, który mi dał moda, no właśnie, żeby usunąć te kolizje, bo nie mogłem tutaj tego płotka po prawo postawić do końca. Była szpara taka, o dobra, tam już chyba wszystko, tak wszystko. Więc dzięki, już to nie będę zjeżdżał, a mogę sobie nim właśnie już tutaj wjechać. Jeszcze tylko poodstawiam nasze przystawki do ładowacza i będziemy lecieli sobie. O Jezus, już myślałem, że przywalę w tego płocika naszego małego. Lecimy. A jak już mówiłem, możliwe właśnie, żebym wydawał save'a pod koniec właśnie 19. Nie chcę wydawać, bo już mówiłem właśnie w 17 na ten temat, że czemu nie wydaję modów. Z modami to jest taka rzecz, że są zazwyczaj problemy. Wydasz i zaraz się prują do ciebie, że zmieniłeś linki i sobie lecisz po prostu z hajsem. Czekajcie sobie, to było, żeby tak ci naprawdę taka, że nie wiadomo jak ustawić. No i właśnie nie chcę wydawać, bo potem są problemy. A generalnie też chciałem powiedzieć, że jak będę miał pozwolenie, to bym wydawał. I tak się bawiłem trochę, żebyście nie pisali, że teraz psuję grę i robię starego farminga. To dodaję właśnie tamte góry. Zamalowałem je, bo wyszedł właśnie ten mod taki odrzeźbienia. I sobie właśnie też pobawiłem się z tym, no i myślę, że w jakichś 99% mi się to udało. Dobra. Obciążniki są już inne pod właśnie tymi ciągnikami, a my sobie tutaj odczepiamy naszego Maseja, lecimy do kombajna od razu. No i tak jak mówiłem, będziemy sobie go sprzedawać. Tylko poza tym jeszcze sobie go umyję. W ogóle mogę wszystkie maszyny umyć jak im odstawią, ale to się zrobi jak przeleci ten sezon. Haha, przeleci. To jest wyraźniki. Więc jak sprzedajemy, to musi ładnie wyglądać ten kombajn. Naprawiony jest, bo naprawiałem go. Nie musi wyglądać. Tu trochę już zdarty właśnie ten header. Ale no nic. Pisaliście w ogóle, że jak się nie naprawi kombajnu, a się jedzie już w następnym sezonie, to ubywają ziarna. Znaczy jest zmniejszony plon. Okej, teraz to będzie ciężki tu wyjazd, żeby wyjechać, kurczę, ładnie. W ogóle to mi teraz Kacper napisał, że mu dał właśnie mody. Czekaj, muszę mu pisać. Momencik, miałem czas. Chef pozdrawiam na ty. Dobra, aż mi się zjechało. Także w tym odcinku już myślę, że kupimy kombajn. Jeszcze nie będziemy kosić, ale jak starczy na pieniędzy, to myślę właśnie nad drugim nabytkiem. Właśnie teraz to będziemy kupować, bo zleciał sezon, te ceny z nim tam się obniżyły i chcę właśnie kupić
więcej rzeczy. Dobra. No i tak, sprzedaję go szybko, bo właśnie cena jego szybko leci. Już ostatnio było 75 tysięcy, już jest 69, przypadek nie sądzę. Dobra, sprzedajemy. Ok, 69 tysięcy za header 22. No, 183 tysiące, więc jest git. Kupujemy od razu kombajn. No i tak, była ankieta. Był Massey and John Deere. Massey był od razu w 17, więc bardziej osoby szły w tego John Deere'a. Więc dobra, kupujmy sobie go. Halo, halo, gdzie on jest? No i czemu go nie ma? A dobra, jest. No i widocznie to się zbugowało. Szerokie opony, ładnie wygląda tych szerokich. Tutaj chyba nic nie trzeba zmieniać. Michael Lynch to... Nie no, tutaj nie będziemy nic zmieniać. Szerokie opony i kupujemy 292 tysiące. O, to jeden nie starczy. Ale sobie polecimy jeszcze chyba ze sprzedaniem zbóż. Jeszcze header. Kukurydzy. Ziemniaki. I kupujemy właśnie tego. I nie starczy na pieniądze, muszę jeszcze mieć kredyt. Na młodego rolnika, kurczę. Pieczę. O, już mam zaciągnięte to na kafli. Dobra. Kupujemy header. Tutaj nic nie ustawiamy. Dobra, mamy. Tak, dobra, header kupiłem. I zobaczmy, ile nasza jaskinka kosztuje. Bo też właśnie mi się podoba ta jaskinka. 35 tysięcy, mamy 45, to kupujemy od razu. I opony. A, weźmy sobie te Michelinki. Mogę. Oho, dobra. To Micheliny bierzemy. Jak fajna nazwa, aż mi się spodobała. Dobra. No, to także tego. Dzisiaj takie na odcinku nowe nabytki. Kurczę, jak tu będę normalnie w pierwszej karcie na YouTubie na nowych nabytkach, dobra. Pojeżdżajmy sobie od razu, kurde, po ten nasz, co tu opryskiwasz, kurna? Ten ruski stoi. Header, czym prędzej. I lecimy. Od razu na fermę. Zaraz tutaj podjadę. O kurde. Lecę tu. Szybciej z tą odziarną, kurwa. Lecę tu, koguty, kurde, niech sąsiada cenia, jaki nowy kombajn. Jak to idzie szybko, wy... 42 na godzinę, ej, w sumie... Zaczekajcie, 20... dobra, to jeszcze sobie na momencie polecimy. Kosić, przetestować, nie? Nie będziemy na razie sprzedawać, a sobie polecimy właśnie... trochę pokosić. Zobaczymy, jak to wszystko... O kurde, nie widzieliście tego. Zapomniałem, że mi jeszcze jedno pole zostało. Jak dobrze, że tu nikt nie wie, jak ja się kurczę cieszę. Zostało nam jeszcze jedno złoże. Na powiększonym polu oczywiście. Jak tu się wciąć teraz? Dobra. Dobra. Ale się rozkłada bydlak. Śmierdzi. Tekstury sobie ogólnie zmieniłem. Tekstury są jeszcze muszę zmienić. No i co, lecimy sobie. Nie, coś mi teraz laguje ten program. Chyba mam włączonego CS-a. Jeśli nie mylę, bo wydaje mi się, że procesora poszłam do 60%. Więc chyba mam włączonego CS-a, nie mam drugiego monitora, więc lipnie. Więc pozdrawiam, jak mam włączonego CS-a. To się zabije, bo ogólnie grałem właśnie poza nagrywaniem w CS-a, no i potestowałem sobie ten nowy tryb Danger Zone. Tak, Danger Zone. I chyba nie wyłączyłem go, bo nie minimalizowałem. Hała. To temperaturki procka skoczą, oj, skoczą.
do 60. Ładunek 42. I już tak zbadałem ten proces, żeby dać spokój. Powiem wam, że FPS-y spadają 58. No 2 FPS-y, ale no właśnie, nie wiem, wszyscy mają problemy z tym, że jak robią żniwa, to kurde, spadają wszystkim FPS. Ja nie wiem, Fenning jeszcze tego nie dopracował. No ale dajcie spokój, no ile już jest miesięcy? 3 miesiące, nie, 2 miesiące, jak wyszedł Fenning. Takiej wypory nie mogłem zrobić, no nie oszukujmy się. Tutaj sobie w ogóle powiększyłem te pole, myślę, że jak na chłopski rozum to ładnie będzie. Jest git. W końcu nie będziemy się mordowali tym pyrtkiem małem, bo naprawdę było można dostać czegoś. Jak jeździliśmy ciągle tym Holandem, tam już tyle motogodzin nabiłem, że dajcie spokój. Bo no kurde, mamy wielkie pola, ja dalej tym walony, więc no postanowiłem kurczę kupić ten go John Deere'a, miał być masę i potem ten John Deere, więc właśnie też mi się 100 razy bardziej podobał ten John Deere, więc jakbyście wybrali chyba masę, to i tak bym kupił tego John Deere'a, bo naprawdę masę był w 17, a John Deere'a nie mieliśmy, dobra. Macie brudne koła w wyciągniku i tylko jak widzicie po drodze, to te koła robią się prawie przez 3. Widzieliście to, że jak macie brudne koła w wyciągniku i tak dalej, i jak jedziecie po drodze, to te koła robią się trochę czystsze. Kiedyś to doświadczyłem, ale nie, to była 17, to był mod w 17. Koło sobie wyłączę. Jezu, jakieś tu zwiastowanie chyba zeszło. Tak szybko ten dzień poleciał. Nie doświadczyłem tego, ale się zobaczy. Bo naprawdę, spoczko pytanie. Pozdrawiam cię, Eryk Błomecki. Skąd masz tu je? Edit i płoty. No tak jak już mówiłem właśnie. Te, tu jest są wydane u Venturio, a płoty są też wydane, ale ja już sobie przerobiłem sam. Fajna gospodarka, dzięki. Będzie kubły. Nie, nie będzie kubły, jak na razie. Super, wyszło dwa odcinki, można dostać nawet kosztan w innych filmach. To niezłe, chyba ci kosztem gościu chodziło. Okej. No jejku, jak tu jest ciemno, nie? Sorry ogólnie, ale muszę przewinąć ten czas. Bo na serio tak było ciemno. Dajcie spokój. Nie sprzedawajcie MF-a, miejsce czwarte ciągniki. Nie wiem, o co chodzi. No, MF-a na razie nie będziemy sprzedawać, bo nie mamy żadnego ciągnika z turem. A MF jest jedynym właśnie z naszej gospodarki, jest jedyny z turem. W sumie to bym mógł Defenda jeszcze wziąć, ale na pewno będzie tak ciągle wykorzystywany. To nie. Nie chcę właśnie go tak męczyć, bo on będzie z nami długie lata. Bardzo, bardzo piękny gospoczek z sosną na plecach. O kurde. Aj, omijaka aż przez te komentarze czasu. O Jezu, jak ja już mam tu. Objechałem raz i mam prawie 100%. Dobra. Kupcie nowy ciągnik. Ciągnik na razie. O kurde, osiągnięcie. Na razie nie będziemy kupować ciągnika, bo nie mamy pieniędzy. A my się właśnie nad testami tych ciągników. Jak postawić płot? Postawić musisz mieć go w modach. A
naprawdę w ustawieniach jest opcja włączania ścieżek technologicznych niszczenia roślin. Tak, wiem, ale to nie są ścieżki technologiczne, tylko tak jak już właśnie tu napisałeś, to jest niszczenie roślin. To właśnie trochę słabo wygląda, bo to nie dopracowali po prostu z 19. Jest tak samo jakie było, znaczy 17 cegły. Właśnie krzywa się to niszczy i to mi się bardzo nie podoba. A właśnie jak wygląda ich model ze ścieżkami, bym się bardzo ucieszył. Zobacz, z kiby pół, bo farba schodzi. Tak, widziałem, na lemieszach schodzi farba. To wszystko widziałem. Ostatnio nawet jak powiększałem pola screena, kto śledzi mojego Steama, to widział, bo screena zrobiłem. Ale się ładnie wyrobiłem. Mas, no fest. Dobra, my sobie zgasimy, bo na razie muszę przetransportować. Zostawię to przy sobie, a polecę to potem już skinkę. Zobaczmy, czy... Oho, ten ciężnik fest założony na przód. Mas, nie taki powiedziałbym. O kurde. O kurde. Ale go podbijanie, no ten ciężnik to muszę... On będzie tylko używany do tego, jak będzie coś podczepiane, bo to jest troszkę tragedia. Proszę się tu nie reklamować. Na zmianę fenda polecam case stary styl. Dużo pomocy Jelonek 6R. Też właśnie nad nim myślałem, ale no... Myślę, że teraz jakbyśmy próbowali ciągnik, to polecimy sobie właśnie w Jelonka. Tego 6R, tak jak napisałeś. Dobra, lecimy. Nie śpimy. Jazda, login, natłoki. Lecimy na... kupcie John Deere'a. Kupcie drugi kombajn. Po co drugi kombajn, jak na razie jeszcze jeden dopiero testujemy. Mam mały problem zaraz. Nowa aktualizacja, bo... Czekaj, ja sobie będę... Wyjadę na pasą, bo przyszedłem, to jest długi komentarz. Mam mały problem z FS... z nową aktualizacją, bo mi się nie podała na X... Xbox chyba. Pytanie, czy jeszcze nie wyszło, muszę się... O kurde. Wiesz co, typu konsol, nie wiem o co chodzi, nigdy nie miałem farminga na żadnej konsoli i chyba nie będę miał, więc nie wiem, było dużo komentarzy właśnie takich, czy kolega będzie mógł ze mną grać, gdy będzie miał PS, a ja Xboxa, nie wiem, nie znam się na tym kompletnie, ja nie chcę was wprowadzać w błąd, więc no, ja się na ten temat niestety nie wyrażam, nie wiem, może poszukać coś na internecie, tam na pewno coś powinno być. A czemu nie mogę się połączyć ani stworzyć gry na FS19, a z netem dobrze wszystko. Proszę o pomoc, poro tylko za chwilę. Dzięki i tak. Też właśnie nie mogłem się kiedyś z kolegą połączyć. Pozdrawiam tutaj Karola. Połączyliśmy się przez Hamachi. To jest takie coś, że wasze internety się łączą w jedną sieć i wtedy macie mocniejsze po prostu połączenie, więc polecam to. I no, w 100% powinien się wtedy już połączyć. Bynajmniej tak mi się wydaje. My tak robiliśmy i działało. Nie piszcie może szkiżek, to proszę. Do Siena i Somy kupcie prasę. Był dodatkowy odcinek, większa odległość. No, bo jak mamy teraz krawy, to oczywiście z czasem to się kupi. Nie. Pozytywne ziomki z was i mieliście czas ludziom. Dzięki. I właśnie widzę, że jak teraz nagrywamy z Dawidem, to bardzo wam się podoba seria. No na razie Dawida niestety nie będzie, smutne miękki serduszko dla niego. Bo miał właśnie, teraz ma problemy drobne w rodzinie, więc serducha dla niego. Co tam? Ten FS19 jest to dupy, gdy sobie zmieniam gospo. Tak jak chłopaki wyrobią po zapisaniu i wejściu, to wszystko, to jest na pewności poszło.
Dobra. Znam odpowiedź na to pytanie, lecz problem tego jest to spowodowane tym, że przez jakiś mod po prostu ci to wywala, bo mi tak właśnie maszyny znikały. Też miałem, ale to w FS 13 i to jest właśnie chyba spowodowane jakimś modem. O kurde, już miałem. Dobra, chcę mi wykończyć. Tak sobie. Ale wam się podoba ta seria, znaczy ten. Ale widzę, że dużo ludzi w ogóle śledzi mnie na Instagramie. Pozdrawiam serdecznie. Jest link, też możecie wstawić tam, gdzie komu. Ale czekajcie, gdzie stał komu. A dobra, bo wam chodziło. Tutaj właśnie komentarz, właśnie ten stary, jak jeszcze mieliśmy tam babiatę. No, jaskinka mi pasowała, ja właśnie pisałem, znaczy mówiłem kiedyś o jaskince, że kupię sobie ją. Bardzo fajna. No i sobie kupiliśmy dzisiaj nabytki nowe. W następnym odcinku już myślę, że sprzedawanie zboża będzie. I lecimy w kukurydzy na ziarko. Jest tak, trzeba wyprawać. Weźcie z Dawidem, pamięcie ten wyjazd na teraz odbył z Agiszką. To właśnie zdjęcie było robione przed, znaczy jak jeszcze było w trakcie, tak już to zrobiłem, bo właśnie wiem, że to było za strome, tak mi ciągniki podbijało mega, ale dobra, już jest wszystko zrobione, więc okej. Żebyśmy dali tło od świąt. No, myślę, że w tym odcinku będzie coś ze świętami. Kolejneczka, brawo. Coś będzie właśnie z tym związane. Dalej, wie ktoś, czy jest może mod na większość i większą ilość zleceń. Z tego, co mi się wydaje, to nie ma. Kozacko wam wyszła ta farma. Dzięki. Najbardziej opłacalne są świnie. No, świnie mieliśmy w 17, więc na razie nie idziemy świnie. Ale dzięki za informację, do sponsorów. Dzięki. Zobaczcie jeszcze od tych linków, jest leszcze będzie. No tak, będzie save dla widzów. Save dla widzów myślę, że wyjdzie, ale to pod koniec 19. Jak się nazywa wygląda to wyrównywanie terenu? To nie jest mod, tylko to jest aktualizacja 1.2 coś tam. Dziwne, ja nie mogę budować płotów ani. Mam wersję drugą, a wersja drugą się zgadza. Nie wiem, nie mam pojęcia. O co chodzi? Bo lesie mi ktoś nie da do tej serwisy. Mówi drzewek, proszę. Jaką ma być on kupcie z tego fachetu? Udostępnili save mapę dla wszystkich, trochę się zjednoczyć. Znaczy no, nie chcę na razie udostępniać, bo wiecie sami. Jak strasznie wam się podoba i na pewno będziecie oglądać. Nie chcę, żeby właśnie mi się wyświetlenia zepsuły. Także co? Ja wam dziękuję za ten odcineczek. Dziękuję za wszystkie pytania. Oho, samochód mnie jeszcze potrącił. Wejdźmy sobie tu. No i przepraszam właśnie za przerwę na kanale. I myślę, że wam się spodoba taka oto akcja. Nowe nabyteczki dzisiaj. Takie, jak on tutaj przed ekranem widzicie. Także co? Dziękuję za wszystkie łapki i komentarze. Także widzimy się w kolejnym odcinku. Także na razie, trzymajcie się i cześć.